Kim dla Ciebie jest Janusz Korczak? Naszym patronem szkoły. Patronem szkoły. Patronem mojej szkoły. Patronem naszej szkoły. Patronem naszej szkoły. Patronem naszej szkoły. Patronem, starszym bratem. Jest nauczycielem, królem szkoły podstawowej. Dla mnie człowiekiem, który kocha dzieci. Osobą, która pokazała mi, że dziecko ma swoje prawa, że może, że dziecko może mieć prawo do własnego zdania, że może pokazać, że nie jest niższą osobą i po prostu pokazał, że mogę mieć własne zdanie i własne prawa. Autorytetem do naśladowania. Janusz Korczak dla mnie jest patronem szkoły oraz w sumie osobą, która była bardzo ważna dla historii oraz po prostu. Jakie wartości z życia Janusza Korczaka są Ci bliskie? Wartości miłość do drugiej osoby, po prostu bezinteresowne pomaganie innym, ponieważ jest to ważne. Kochał dzieci, szanował i że im poświęcił życie. Wychowanie dziecięce. Pomaganie ludziom. Na pewno to, że pojechał i mógł sobie uratować życie, a jednak pojechał z tymi dziećmi i razem z nimi zginął. Dobro. Opiekowanie się dziećmi, a dokładniej sierotami. O prawach dziecka, gdzie on mówi i gdzie dziecko jest dla niego najważniejsze. Opieka. Miłość do dzieci. No nawet kochał dzieci. Dobra. Dobra, następne pytanie. Czy pamiętasz, o czym mówił Janusz Korczak? Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się z nim cały świat. Tak. Gdy się śmieje cały świat, to śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Że gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Że kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat. O tym, że nawet dziecko jest człowiekiem. O prawach dziecka. O tym, że dziecko ma swoje prawa. O prawach dziecka. Nigdy nie opuszczę dzieci. Żeby każdy jest dzieckiem. Jakie skojarzenia przychodzą Ci na myśl, gdy słyszysz Korczak? Dzieci, lekarz. Skojarzenia z patronem mojej szkoły. Że był nauczycielem, był lekarzem i tak wszystkie. Korczak, że mieszkał w Krakowie. Patron naszej szkoły. Dobry człowiek, stary doktor. Gdy słyszę Korczak, skojarzenia to patron szkoły, osoba, która po prostu była ważną osobą dla naszej historii. Patron naszej szkoły. Patron naszej szkoły. Bohater. Szkoła. Stary doktor. Że pomagał dzieciom. Przypominam się Janusz Korczak. A na koniec powiedz, jakie są Twoje plany na przyszłość? Chciałabym zostać albo instruktorem do jazdy konnej, albo być weterynarzem i pomagać zwierzętom. No tego to jeszcze nie będziemy kombinować, a takie to plany to... No nie mam pojęcia. Może być nawet detektywem chyba. Pracować w bibliotece. Mam plany, że jest spontanicznie. No, to samo. Zostać weterynarzem. Być instruktorem jazdy konnej. Zostanie zawodowym programistą. Rozwijają się w kierunku programistycznym. Moje plany na przyszłość są takie, że chciałbym zostać nauczycielem języka angielskiego.
W przyszłości chciałbym być grafikiem komputerowym albo programistą. Po prostu tworzyć gry albo jakieś, nie wiem, banery reklamowe, coś w tym stylu. Coś kreatywnego. Mieć farmę, duży dom, no i basen. No i samochód fajny. Posiadać dom i żyć wesoło i szczęśliwie.